Mateusz Kaniowski, razem ze mną ulubieniec publiczności, Krzysztof Radzikowski. Cześć, witam. Kurczę, zrymowało się nawet to niechcący. Krzysztof, nie rozmawialiśmy po walce z Bestią. Czy to były dla Ciebie trudne momenty, czy po prostu przebrnąłeś? Nie, to nie był trudny moment. Ja Ci powiem tak, ja po walce byłem troszkę, wiesz, taki, że tak powiem, ucho mi odstawało kilka centymetrów i lekarze próbowali to spuszczać, wszystko tam się w szatni od groma zeszło. Później jak z szatni wyszedłem, to powiem Ci szczerze, że nawet nie pomyślałem, żeby iść na wywiady, tylko poszedłem od razu do swojego sztabu tam szkoleniowego, na górę żeśmy poszli i oglądali tam kolejne walki. No. Jak Ty się czułeś po pojedynku? Powiem Ci dobrze. Wiesz co, porażka też czegoś uczy, trzeba umieć też i przegrać w życiu, żeby się podnieść, tak? Wiesz, ja tam nie uważam, że przegrałem z kimś słabym, bo Piotrek jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wychodziłem do walki z gościem, który już tam coś w oktagonie robił, tak? Mówiłem to od początku. Dokładnie, wiesz, i podjąłem wyzwanie sportowe. Mi się podobało, że to była sportowa, dobra, solidna walka. Wytrzymaliśmy 3 pełne rundy, gdzie każdy tam przed walką krzyczał, to po 20 sekund i można było, tak? Ja przed walką miałem spoiler, którym się nie dzieliłem z nikim, ani z widzami, ani z zawodnikami, że kopiesz jak koni, że nokautujesz kopnięciami prawdziwych zawodowców. No, nie wiem, co to za zawodowcy byli, no. Ja tak słyszałem i to od osób, którym w miarę ufam. Chociaż po walce, wiesz, mnie bolała noga chyba ze 3 tygodnie, Piotrka tak samo, no, także no to, i właśnie. Także coś w tym jest, no. Spodziewałeś się, że low kickami go usadzisz, trafiłeś, nie pamiętam, liczyłem te low kicki podczas walki, kilkoma. Kilka i stał. Dziwiło Cię to? I stał dalej, wiesz co, mnie nie dziwiło nic podczas walki, bo ja musiałem coś robić, żeby sam nie przegrać, tak? Więc tam nie było momentu na zastanowienie się, nie było momentu na nie wiem, zdziwienie, tylko trzeba było coś robić dalej, tak? Chciałem kopać dalej, no nie wiem, może powinienem kopać od pierwszej rundy, nie od drugiej, no. Rąbałeś tymi kopnięciami, a on stał. I to jest chyba właśnie taka kwintesencja Bestii. Tylko po walce żeśmy do siebie zadzwonili, ja do niego mówię, chłopie, ja nie mogę chodzić. On mówi, ja tak samo. Warto było? Także wiesz, no ale sprawdziliśmy się, było jak było i fajnie. No. Sportowe, fajne wyzwanie. Z Piotrkiem mamy kontakt do cały czas. Tak. Ja cały czas mówię, że Bestia, gdyby zaczął 10 lat wcześniej, on by spokojnie mógł być zawodowcem. Gdyby zaczął uprawiać MMA, tak? 10 lat wcześniej, może 15, to już w ogóle. Że tak, no słuchaj, no pewnie, że tak. W ogóle wiesz, myśmy zaczęli w czasach, gdy nie było Instagramów, takich rzeczy, no trzeba było się jakoś inaczej wybić, tak? On ze strongmanów poszedł w kulturystykę, ja w tych strongmanach zostałem, nie? Ale gdyby coś, wiesz, no my z Piotrkiem, no nie ukrywajmy się, no po 40 lat mamy, no. A czy coś Cię zaskoczyło podczas starcia? To znaczy? Znaczy, kiedy wszedłeś do oktagonu, to nagle któraś z rzeczy Cię zaskoczyła, na przykład jak Twój organizm reaguje, że coś się nie udaje albo właśnie udaje. Zaskoczenia też takiego nie było, no wiesz, no ja trenowałem też w dobrym klubie, tam też była klatka, tam się też wchodziło do klatki, biło, tak, no. Jedyne, co mogę powiedzieć, to, że obojętne jakieś ma umiejętności, się wychodzi bynajmniej na moje oko, do pierwszej walki, co się nie umie, drzwi się zamykają i człowiek zostaje sam. Sam jest tylko sędzia, przeciwnik, ja kontraprzeciwnik. Umiejętności sędziowie, trenerzy, nikt z boku nie wejdzie Ci, nie pomoże, tak? Że dobra, to my przerwiemy, dobra, ty poczekaj, bo mnie noga boli, przerwiemy. Tam nie ma czegoś takiego. Tam jest do końca, do odcięcia, tam każdy daje z siebie ponad 100%. Także wiesz, także to jest naprawdę wielkie, wielkie coś. Słuchaj, trzeba mieć wielkie jaja, żeby tam wyjść. O. Czułeś w którymś momencie, że nie dasz rady wytrzymać do końca? Wiesz co, nie wiem, czy czułem, bo tak jak mówię, no tam nie skupiałem się na tym, co mam w głowie, tak? Ja się skupiałem na tym, co robić, może też się nawet nie skupiałem na tym, co robić, tylko przetrzymać, wytrzymać, może wygrać, może coś, no coś robić, tak? No bo mówię, jest przeciwnik, jestem ja, on chce mnie pobić, ja chcę pobić jego. Tam nie mam czasu na, wiesz, o, poczekaj, bo ja coś pomyślę, coś zrobię. Nie, tam trzeba non-stop coś robić, także, no ale zakończyło się, jak się zakończyło, fajnie, szacunek, nie ma sprawy. Szacuneczek. Dokładnie. Kiedy byś chciał stoczyć kolejne starcie? Wiesz co, nie wiem. Teraz gala jest kiedy? Nie wiem. Ja też nie wiem. Gala jest tak duża, że co tydzień jestem gdzie indziej. Dokładnie, nie wiem, powiem Ci, nie wiem. Słuchaj, na razie to mam wstawione nowe zęby na górze, bo musiałem sobie zadbać też o swoje zęby. Ale to razie... przez walkę? Nie, ja już wcześniej miałem problemy z jedynką, musiałem ją usunąć i sobie powiedziałem, że od razu po gali idę to zrobić. Na razie mam takie, że tak powiem, tymczasowe, co nie widać, a te na stałe już będę miał wstawione za miesiąc, także musiałem się tym zająć i dlatego teraz tylko leciutko, jakaś tam siłownia, jakieś coś, żeby nie było tego uderzenia na twarz.
A powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze o to ucho twoje, bo powiedziałeś, że odstawało na kilka centymetrów, jak to wyglądał ten proces z tego, żeby przywrócić je do normalności? No, w poniedziałek byłem u chirurga, musiał naciąć, spuścić wszystko ze środka, całą krew, także... No. Zresztą widać po uszach, nie? Które się różni. No tak, trochę. No. Przecież bardziej do kamery to drugie. Nie, jest, ale nawet w dotyku jest bardzo twarde. Jest bardzo twarde i tak powiem ci szczerze, że czasami muszę sobie tutaj tak odetkać palcem, żeby lepiej słyszeć. No. Ale co, po ciosie? Nie wiem, czy to jest od ciosu, bardziej chyba wiesz co, od ocierania. No. Ja czytałem o tych kalafiorach, że to się robi od tego, że po prostu rozwarstwia się skóra w uszach. No bo wiesz, bo to są dwie rzeczy. Jedno mogłeś otrzeć podczas walki, ale drugie, po jednej bombie mogłeś na przykład tak mieć. Nie wiem po czym. Może było po tym. No, odstawało bardzo, tak, że aż musiała być interwencja chirurgiczna. A czy ty miałeś taki moment w walce, gdzie wiedziałeś, że już jesteś blisko wygranej, czy w ogóle takiego sytuacji nie było? Nie, wiesz co, nie, ja tak powiem ci, wiesz co, widziałem, że on stał na nogach, ja stałem na nogach, więc musieli sędziowie orzec wynik, tak? No wynik był jednoznaczny, wygrał Piotrek, byłem tego dnia słabszy, no i co mogę więcej powiedzieć? No przecież się nie będę tłumaczył, tak? Czy następnym razem chciałbyś zawalczyć w normalnym oktagonie, to w rzymskiej klatce? Dajcie już spokój z tymi rzymskimi klatkami i tak dalej. Wiesz co, to wiesz, z kim możesz o tym pogadać, no. No doskonale wiem. Nie, ja słuchaj, znam normalne sportowe wyzwania, nie będę tu wymyślał, rzymska klatka, nie wiem, za chwilę, nie wiem, w piaskownicy, no nie wiem, na boisku do siatkówki, nie. Normalne, są reguły, są przepisy, jest oktagon, wchodzimy się, bijemy, tak? Muszę ci sprzedać ciekawostkę. Może to nie będzie dla wszystkich ciekawe, ale ostatnio jak leżałem w szpitalu, akurat ksiądz chodził po wszystkich pokojach i podchodzi do mnie i mówi, a to z Fame MMA? To ja muszę powiedzieć, ten Radzikowski, jak temu Murańskiemu powiedział, żeby o rodzinie nie mówić, to dobry człowiek, to dobry. To już mam plusy nawet, wiesz, u księży także. Więc powiem ci, że to ciekawostka, że to się odbija aż takim echem. Czy ta gala zmieniła rozpoznawalność twoją kompletnie, czy... Bo ty byłeś bardzo rozpoznawalny już wcześniej, co było widać po wyświetleniach, ale czy czuwasz to jeszcze mocniej? Wiesz co, ja jakoś na to nie zwracam uwagi, nie przywiązuję do tego wagi, ale jak ty sam powiedziałeś, że tam mam jakieś największe moje nazwisko, bo w największe wyświetlenia gdzieś tam na YouTubie. Każdy wywiad z tobą robił największe wyświetlenia ze wszystkich możliwych. Wiesz, tak, no to fajnie, cieszę się bardzo z tego, że tam, nie wiem, moja osoba coś tam wzbudziła, wiesz, jakieś kontrowersje, jakieś, nie wiem, odczucia, jakieś, nie wiem, zainteresowania. No. Dobra, to teraz nie wiemy, z kim już miał drugą walkę. Czy ty już cokolwiek wiesz? Nie wiem, jeszcze nie wiem nic. A ja bym chciał zobaczyć tego nosorożca tylko w takim agresywnym wydaniu. No to będzie. Będzie? Będzie. A czy jest ktoś w internecie, kto waży dużo, z kim chciałbyś zawalczyć, albo w świecie telewizji, kto by to w tobie wzbudził? Wiesz co, nie wiem. To nie zależy ode mnie, z kim ja bym chciał, wiesz co, ja też nie będę jakiś sztuczny. Trochę jednak zależy. To znaczy, ja mogę wziąć walkę albo nie wziąć, no. Ale na przykład możesz też wybrać, z kim byś chciał walczyć i może federacja ci go ściągnie. A no wiesz, no takiej opcji to nie rozważałem, no, bo myślałem, że to jest, wiesz, że to jest tak, federacja proponuje i ja albo klepę, albo nie klepę, no nie? No, dlatego ja pytam, czy jest ktoś, z kim chciałbyś zawalczyć? Wiesz co, na tą chwilę nie wiem. Ja też bym nie chciał walczyć z kolegami, z osobami, które lubię, tak, i tak dalej. Ja też nie mam z ludźmi konfliktów, ja też nie mam z ludźmi jakichś zatargów i tak dalej. Jestem osobą neutralną, wesołą, lubię się śmiać, lubię żartować, nie lubię żadnych, wiesz, konfliktów, pyskówek, przepychanek, takich rzeczy. Także... Ja uważam, że lepiej jak federacja kogoś znajdzie, to wtedy ja powiem tak, nie, albo ty wiesz. Dobra, dziękuję bardzo, wywiad, wszystkiego dobrego. Dzięki.